Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was pozdrawiam, tutaj z Teneryfy. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć kilka słów na temat obecnego czasu, w którym żyjemy, oddziaływań planetarnych, które są właśnie od 24 do 10 lutego. W tej chwili są bardzo złe oddziaływania planetarne i co za tym idzie, możemy czuć się niezbyt ciekawie, możemy się czuć przytłoczeni taką negatywną energią. Szczególnie mówię to dla osób, które są urodzone w marcu, w lutym roku 71. W tej chwili te horoskopy, te planety, które mają te osoby, oddziaływują właśnie bardzo negatywnie na ich życie. Ja na przykład urodziłem się również w marcu i w tej chwili mam Ketu, Rahu i Księżyc, które oddziaływują bardzo negatywnie na moje życie. Także drodzy kochani, można to uregulować dzięki odpowiednim mantrom. Niektóre osoby, które były ciekawe, już te mantry posiadają ode mnie na uregulowanie planet Rahu, Ketu i Księżyca. Dodam, że te planety stwarzają zagrożenie dla życia, może dojść do wypadku samochodowego czy losowego, jakiegokolwiek innego. Dlatego, drodzy kochani, bo to jest właśnie taki nieciekawy czas dla ludzi urodzonych w latach 70. 70, 71, właśnie kiedy Rahu, Ketu było silne oddziaływanie właśnie na Ziemię. Niektóre osoby, które również są bykami, mogą mieć choroby, mogą mieć infekcje, mogą mieć dolegliwości. Również ta planeta Ketu Rahu oddziałuje bardzo negatywnie na byka. Ma dużo kwadratur byk właśnie w tych miesiącach teraz. Ten zły czas potrwa, drodzy kochani, aż do końca marca. Potem się zmieni to wszystko na lepsze. Będzie to lekka poprawa po 10 lutym, ale nie na długo. I znowu potem będzie oddziaływanie właśnie tych negatywnych czarnych planet. Dlatego, drodzy kochani, mówię Wam jak jest, ponieważ wiele z Was może poczuć się przytłoczonych, nie wychodzi im coś w życiu, nie mogą dojść do ładu ze swoimi planami. No, różne są sytuacje życiowe w każdym bądź razie. Te planety oddziaływują. Może nam coś nie wyjść w małżeństwie, w relacjach międzyludzkich, nie tylko w małżeństwie, ale również tam, gdzie pracujemy, w naszej pracy, w relacji z kolegami, z koleżankami, nam coś nie wychodzi, coś jest nie tak i czujemy to, że coś jest nie bardzo. A to nie tylko są te burze magnetyczne, które są bardzo mocne ostatnimi czasy ze Słońca, które powodują wzmożoną nerwowość, niespokojny sen, albo za długi sen nawet, można powiedzieć, tak, u niektórych osób jest większa senność, u niektórych osób jest większe pobudzenie w związku z tymi burzami magnetycznymi, które dochodzą do powierzchni naszej planety w obecnym czasie. Także ja chciałem tylko podkreślić, że te negatywne układy planetarne można uregulować w jakiś sposób, można uregulować dzięki odpowiednim mantrom. Oczywiście medytacją, będąc coraz lepszym człowiekiem, będąc coraz lepszą osobą, z każdego dnia zmieniając się na lepsze, będąc życzliwszy, otwarty dla innych, pomagając innym, robiąc dobre rzeczy, piękne rzeczy, również, drodzy kochani, możemy spowodować, że te planety nie będą tak negatywnie oddziaływać na nasze życie. Jeżeli zmienimy się na lepsze, jeżeli będziemy się modlić, jeżeli będziemy medytować, jeżeli będziemy dążyć do rozwoju duchowego, wówczas, drodzy kochani, te planety nie będą tak bardzo negatywnie oddziaływać na nas. Będą oddziaływać, ale nie w takim stopniu jak na normalne osoby, które są materialistami, które po prostu jedzą mięso, zabijają zwierzęta i tak dalej. Dlaczego właśnie mówię o tych planetach? Ponieważ nie jest to rzecz, która jest nie do uregulowania. Te planety idzie uregulować odpowiednimi mantrami, odpowiednią medytacją, dzięki czemu po prostu te planety nie muszą koniecznie oddziaływać negatywnie na nasze życie. Ja właśnie robię taki proces uregulowania tych planet, ponieważ nigdy nie robiłem tych mantr, nigdy nie robiłem tego procesu medytacji. W tej chwili właśnie się tym zajmuję i mogę Wam powiedzieć z mojego doświadczenia, że naprawdę jest duża poprawa. Czuję się o wiele lepiej w związku z tym, że robię odpowiednie medytacje w odpowiednim kierunku. Także to by było na tyle. Ja jeszcze raz Was zapraszam do linku pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronin mineralny bardzo zdrowy. O Ciebie się żegnam i do widzenia.